Witam gościa muzycznej jedynki. Dzień dobry. Kłaniam się. Jacek Bończyk, aktor, reżyser, wokalista, dyrektor. Tak wyszło. Tak wyszło. Chciałeś, żeby tak wyszło, prawda? Bardzo chciałem, bo mówimy o Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego i teraz już startujemy za chwilę z drugą edycją. Dopinamy program, który właściwie już jest określony, dopinamy sytuacje organizacyjne, no i czekamy na otwarcie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, w którym wystartujemy z drugą edycją. A to jest bardzo, ale to bardzo prestiżowy gmach i jeszcze właściwie w większości nieznany, prawda? A ja go widziałem jeszcze w budowie i bardzo się cieszę. Słuchaj, niesamowite, bo to rzeczywiście jest taka budowla stworzona przez najlepszych architektów, nie mówiąc o tym, że mnie najbardziej jako aktora, reżysera zafrapowało to, że w ciągu paru minut po pierwsze będzie można przemodelować całą widownię i wtedy to będzie albo układ Teatru Włoskiego, albo Teatru Elżbietańskiego, albo jeszcze inne możliwości. No i przede wszystkim zachwycił mnie, nie wiem oczywiście, czy to wykorzystamy w czasie festiwalu, bo wszystko zależy od pogody, ale otwierany dach. Ja widziałem, jak on się otworzył, zamknął i... Błyskawicznie? Powiedzmy sobie, że dość żwawo. Ale miejsce jest niesamowite, bardzo nowoczesne i mam nadzieję, że my się tam odnajdziemy w tym miejscu bardzo dobrze, bo festiwal zaistnieje w warunkach teatralnych. No a przede wszystkim będziemy też oczywiście dopingować i kibicować tam państwa, żeby sobie świetnie radzili z rozkręceniem tego miejsca, bo on tam nie tylko będzie służył do wystawiania sztuk szekspirowskich, ale w ogóle będzie po prostu, miejmy nadzieję, niesamowitym centrum kultury. Spuentuję to wszystko, co mówisz. Nie mówię, że jest źle, bo jest fantastycznie. Jacek Bończyk, jest fantastycznie. Oczywiście tekst mistrza Młynarskiego. Piosenka z repertuaru Szarla Aznawura, jeśli dobrze pamiętam. Tak, i to akurat wysłyszałem od razu, że nagranie sprzed 14 lat, wyobraź sobie. Nawet, znaczy ja już wiem, słyszę siebie, że byłem młodszy, ponieważ tę piosenkę rok temu nagrałem jeszcze raz po kilkunastu latach. Ona brzmi już trochę inaczej i tutaj słyszę jakiegoś takiego jeszcze młodzieńczego zadziora. Myślę sobie, ja niezmiennie mówię, że facet jest naprawdę sobą po 40, więc już trochę odbieram inaczej tę piosenkę. Nie mniej pozytywnie, ale jednak z pewnym dystansem. Powiedzmy teraz o drugim już Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego. Festiwal, druga edycja, odbędzie się 10-12 października w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Startujemy płytą, właściwie premierą płyty Agnieszki Wilczyńskiej, Tutaj Mieszkam. To będzie płyta, do której Wojciech Młynarski napisał teksty zupełnie wszystkie nowe. Teksty. Tak, to są najnowsze rzeczy. To są kompozycje Andrzeja Jagodzińskiego, Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, Włodzimierza Korcza, pana Tokaja. Startujemy o godzinie 19 w teatrze. Otwieramy festiwal i to, co ważne, też będzie to koncert z udziałem Wojciecha Młynarskiego, który prezentuje tę płytę i prezentuje panią Agnieszkę. Następnego dnia cała masa oczywiście zajęć związanych z konferencją prasową, z wystawami fotograficznymi. Pokazujemy archiwa telewizyjne. Odbędzie się spotkanie mistrza, które poprowadzi Andrzej Poniedzielski. Bardzo to liczę. To będzie ciekawe, bardzo naprawdę, na to liczę, bo prowadzący tak, w też roku, coś doda od siebie, tak, niewątpliwie. W tamtym roku spotkanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem. W tamtym roku Wojciech Młynarski rozmawiał z Arturem Orzechem, a w tym roku, jak to mówi Andrzej Poniedzielski, z dużą przyjemnością poprowadzi spotkanie z jego inteligencją, Wojciechem Młynarskim. No i zmierzamy do koncertu finałowego, ponieważ już trwają eliminacje w konkursie na interpretację piosenki Wojciecha Młynarskiego. Tenże właśnie też koncert poprowadzi Andrzej Poniedzielski.
No i wtedy okaże się, kto wystąpi następnego dnia w koncercie finałowym, a wieczorem słuchamy płyt winylowych w klubie festiwalowym. Wprowadziliśmy taką pozycję w tamtym roku, kiedy już po całym dniu można posłuchać płyt winylowych Wojciecha Młynarskiego, pogadać, napić się dobrego wina i jeszcze pobyć. I znowu teraz niedziela. Tutaj zmieniamy troszeczkę kształt tego dnia, ponieważ ten dzień będzie pod tytułem Młynarski i Wasowski. Wtedy będzie wystawa fotograficzna zarówno Wojciecha Młynarskiego, jak i zdjęć, do których w tej chwili docieramy, pana Jerzego Wasowskiego. Będzie z nami Grzegorz Wasowski. Będzie akcja happeningowo-graficzna przed samym teatrem. Wystąpi też Teatr Studencki. To jest niesamowita historia. Zgłosił się do nas skład Teatru Studenckiego, który 20 lat temu wystawiał piosenki Wojciecha Młynarskiego, po czym 20 lat później już jako dorośli ludzie, dzisiaj dojrzali, powtórzyli ten program i to się bardzo spodobało. Grali w klubach studenckich i zaprosiliśmy ich też, żeby zagrali spektakl Droga. No i zmierzamy do wieczora, kiedy to odbędzie się koncert finałowy, kiedy już tylko grupka finalistów ocenianych przez jury, w którym będzie Wojciech Młynarski, Jerzy Derfel, Maria Szabłowska. Bardzo dziękuję, jestem zaszczycona, naprawdę. Grzegorz Wasowski. Którzy zostaną już wtedy ci ludzie docenieni i dowartościowani nagrodami, a następnie przejdziemy gładko do koncertu galowego, który będzie się właśnie składał z kompozycji pana Jerzego Wasowskiego i tekstów Wojciecha Młynarskiego. W tymże koncercie wystąpią między innymi Anna Sroka-Chryń, Katarzyna Żak, Klementyna Umer, Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy, Krzysztof Tyniec, kogo jeszcze nie wymieniłem? Jacek Bończyk. Wojciech Brzeziński i Jacek Bończyk. No i będziemy kończyć dzień po nagrodach, po tymże koncercie, jeszcze słuchaniem płyt winylowych. Także tegoroczny festiwal jest, można powiedzieć, bogatszy w wydarzenia. Bardzo ciekawy skład ludzi udało nam się zaprosić zarówno do koncertu, jak i do jury. Dodam jeszcze, że przyjedzie też Łukasz Nowicki, który będzie czytał wraz ze mną felietony Rymowane Mistrza. No i mamy nadzieję, że to nowe miejsce, no bo nowe, przytuli nas i że będziemy się spotykać w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim przy okazji kolejnych edycji Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego. Powiedziałeś tutaj, że Andrzej Poniedzielski mówi jego inteligencja, Wojciech Młynarski. Ja mam stosowną piosenkę teraz Młynarskiego o inteligencji właśnie. Nie jest to bardzo znany utwór, ale zagrałam go tydzień temu i był niesamowity odzew słuchaczy właśnie na tę piosenkę. Ja na pewno wiem, co to za piosenka, ale powiem, wiesz, że jest szczególna. Tak, jest szczególna. Nie wycofuj się, inteligencjo. Nie wycofuj się, inteligencjo. Wojciech Młynarski. No i to jest właśnie to mistrzostwo świata, o którym tyle razy mówimy, bo zawsze, kiedy rozmawiamy o Wojciechu Młynarskim, to po pierwsze mówimy o tym, że właściwie w każdym polskim domu mówi się jego zwrotami. Oczywiście. I to już jest zupełnie normalne. Chociaż niektórzy nawet nie mają tej świadomości, tak, że to Młynarski. Ale do tego właśnie w sposób zwarty, jednocześnie piękny i poetycki i nie wprost nagle tutaj nas mistrz obdarza puentą, której dzisiaj tak trudno znaleźć w jakichś innych utworach. No i to jakby świadczy o tym, że mistrz jest w świetnej formie, jest ponadczasowy. No poza tym tak naprawdę, no wszyscy, przepraszam, no jasno myślący ludzie tęsknią do tego, żeby ktoś im podawał inteligentną teksty, rozrywkę, tak, kulturę, rozrywkę, a nie wprost i po prostu prosto w oczy. A ten festiwal, który już po raz drugi się odbędzie, jest takim twoim spłacaniem długu wdzięczności wobec Wojciecha Młynarskiego?
To znaczy, no miło, że tak mówisz, myślę. Bo tak co jakiś czas odpytujesz mnie, bo ja tutaj trochę robię za takiego strażnika pamięci w ogóle. Tak, ale to jest fantastyczne. Piosenki. A nie tylko zresztą piosenki Wojciecha Młynarskiego, tak, no, prawda? Bo w ten sposób działa też i Republika. W ten sposób dalej. Działa Fundacja Róbmy Swoje dla Kultury, którą założyliśmy w tamtym roku po sukcesie festiwalu. I tak naprawdę po prostu grupa ludzi postanowiła mieć wpływ. Oczywiście jesteśmy idealistami, na ile można, ale chcemy po pierwsze przypominać dobre polskie piosenki, dobre polskie kompozycje, mieć jakiekolwiek przełożenie. Znaczy, chcemy pokazać, że jesteśmy, a ja jestem przekonany z kolei ze swojej strony, że polska publiczność, widownia, słuchacze szukają inteligentnej rozrywki. W związku z czym do nich jest to adresowane. I ten festiwal przede wszystkim też ma jakby uzmysłowić, że słowo dobry tekst ma znaczenie. Może wywrzeć jakieś wrażenie, jakieś, myślę sobie, piękno, piętno, które zaowocuje pięknem, no, mówiąc już tak bardzo poetycko. 10-12 października, Gdańsk, Teatr Szekspirowski, drugi festiwal twórczości Wojciecha Młynarskiego. Na puentę wybrałam jeszcze jedną piosenkę mistrza. Spotykamy się tam w Gdańsku. Ja państwu obiecuję relację z tamtą. Spotykamy się, a poza tym mam nadzieję, że będzie jeszcze o nas głośno. Zapraszamy serdecznie do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w październiku. Bądźcie państwo z nami, będzie z nami Wojciech Młynarski i cała masa fantastycznych, pięknych, kulturalnych ludzi. A teraz na tę puentę, taka piosenka mniej znana. Ty na pewno ją znasz. Dajdes. Ależ, uwielbiam. Tak? Tak. No to specjalnie dla ciebie. Jacek Bączek, szef artystyczny Festiwalu Dziękuję Młynarskiego. Bardzo.